Nie no, po prostu w to nie wierzę. Przed chwilą próbowałem odpalić KTM 250 i wiecie co się stało? Kopka dęba stoi. Odpalił na chwilę, parę razy TPS-em ruszyłem, dałem gazu tak na połowę, 3/4 i chuj. No po prostu coś niesamowitego. No to co, trzeba wyjmować silnik z ramy i pewnie do Bros Racing wstawić. Ja pierdzielę, normalnie pech taki, że masakra. Prezentuje się ładnie, wizualnie, ale silnik to tragedia. Remont. Muszę skołować szybko kogoś, kto mi pomoże wyjąć z ramy silnik, no i wiozę go jak najszybciej do remontu. Parę dni, myślę, że na przyszły weekend już będzie ogarnięty. Z jednej strony to chujowo, bo dzisiaj nie mam sprzętu, żeby wyjechać, muszę pożyczyć albo od Krycha, albo od Macława. A z drugiej strony to dobrze, bo jak go wyremontuję, to będę miał pewny sprzęt. Jak wiecie, jeździł on w motogangu i parę groszy zarobił na siebie. Są plusy dodatnie i plusy ujemne, jak to się mówi. Taka gonitwa myśli teraz, bo co mogłem zrobić nie tak? Wydaje mi się, że na zimnym za bardzo mu odkręcałem. Ale w ogóle jak go odpaliłem, przecież ostatnio zrobiłem z nim z 60, 70, nie, z 50-60 km. Wypaliłem 3/4 zbiornika. I tak sobie się zastanawiam, czemu dzisiaj jak go odpaliłem, on trochę dziwnie gadał, jak mu dawałem gazu, to nie wkręcał się tak w obroty. I chyba przez to, że dałem mu na zimny, to stanęła korba. No dobra, ogarnie się to. To tyle. A, dajcie znać jeszcze, jak wam się podobają nagrywki z aparatu, bo chyba spoko. Dobra, sekcja zwłok KTM-a na szybko. Rozebraliśmy dziada. Okazało się, że za dużo nie ma opiłków. Czekajcie. Zawory niby są na miejscu. No. A silnik stoi. Tak wygląda rozebrany gość. Sąsiad coś tam podał. Sąsiad. Sekcja zwłok KTM-a na szybko. Co? Nie łapie ten. Może przed łóżkę dłuższą. Ciśnij go dobrze, musi wyjść. No to jak go ciśnę? No to innego to nie ma. No, zjebane w tych głowicach jest, bo ja też pamiętam, że to trzeba mieć taki specjalny, o taki klucz jak ten. Takiego musi... to nie znajdę. Chyba, że jeszcze pójdę do swojej tej książeczki KTM-a, zobaczę. Co, ale jeszcze jest inna opcja, bo można też tu zobaczyć, jak się by głowice zdjęło, jak rozrząd jest, czy... ale to też jak będzie naciśnięte, to nie będzie widać. Czyli co robimy? No nie wiem, a masz jeszcze jakieś klucze? Kurwa, no jest trochę tych kluczy. No odkręca, ale widzisz, nie wchodzi na sadkę, to, no będzie, ta, to będzie taka jak ta, ale ta jest jeszcze trochę za gruba, kurde. Się zdaje, że cienka. A nie wchodzi nawet sama, jak się weźmie. Sekcja zwłok. I to się ta 16 by była? Ej, a masz taką na przykład jeszcze 14, tak żeby sprawdzić? Nie, mam to drugo, tamta większa jeszcze jest. No, no. Na te duże świece. Nie, mi się wydaje, że to tylko ten. Za gruba jest na sadkę, nie wchodzi. Świeca, to o, tak jak teraz to już trochę. Odkręcałem. No ale no to widzisz. Trochę tak może łapie. Nie no, nie będę miał grubie takie rurki, kurde. Kłód roweru takie do. Spierdzielone są te, to trzeba mi się trochę wąski kurz jakieś. Kurde, majster, widzisz jak to. Się zdaje, że to pięknie. Można jeszcze ten.
to chuj wie, co tu się stało. Może się zatarł serio, bo oleju mało było, bo tego oleju to nie zleciało dużo. Ale najgorsze jest to, że on na zimnym tak chodził, kurwa. Nie, na filmik nagrywa mi. Na internety. Ja to nie wiem, co tu się stało. To miała być igła. No była igła, maniek, kurwa. Igła taka, że na Podlasiu wytrzymała jeden dzień. Dzisiaj Michał przychodzi rano. No, u projekta to już by był tytuł. 3 tygodnie motolęgu jeździli, jeden dzień na Podlasiu wytrzymało. Co, to jeszcze inną nasadkę masz? No to też pewnie. Nie, jest tu kurwa za ten. Ale może jakby nie było tego, to i tak nie wsunie się. Zobacz, że nawet nie łapie ten. Ja mam do świecy już to gumko, że świecę wyciągasz, jako nie wchodzi. Nie, no kurwa, to też taka jest jakby gwiazdka, kurwa. To jaki to rozmiar będzie? Nie taki, tylko wiesz co, ono jest, to jest wąskie okropie. Idę jeszcze, zobaczę, ale nie wiem, może musiałby być o taki klucz jak ten, tylko 16 i takim podkręcił, bo to jest do KTM, ale to jest do nowszych jeszcze. Kurwa, w życiu takiego klucza na oczy nie widziałem. Taki wydaje się taki solidny nawet. To jest majster ten. Czemu on się różni od tego, kurwa? No rozmiarem. No rozmiarem, no ale kąty mają takie same, chyba nie. No ale widzisz, tutaj jak może to jakoś ten wciska się, a ten... No chociaż niby ten powinien wleść, jak się tak patrzy, no ale nie wchodzi jednak. To byś go młotkę wbijał. Nie, no co to? Kurde, maniek, nie wiem, czy my coś jeszcze się doskołujemy, czy nie? Co tu robić? Ja to nie wiem, czy go złożę teraz, jak go tak rozebrałem. Jak to nic prawie nie są, śrubki od oleju wykręcą. Nie, no zobacz, siedzenie. Jedna, druga śrubka. Dobrze, że ja sobie będziesz pomagał. Kurde, zajebiste. Ty, teraz to już się nauczyłem nawet filmy nagrywać, wiesz? Każdy kawałek świecy się ułamał i tam tylko pół wykręciło. Dużo, wszystko się mogło stać. Ale czujnik... Kurde, czujnik za dwie paki pewnie. Nie, czujniki to nie są problemy. Nie da się go skleić? Nie wiem, a to chyba jakiś podrabiany, bo zobacz, jak to działało, jak ten plastik sam pękł. Ej, weźmie się tylko na kabelek i na przyszłym się łapać. Kurwa, majster, masz dobre zadatki na mechanika. Wiesz co? No. Kurwa, a to ucznia już masz. Będzie ci pomagał, kurwa, uczeń, weekendami. Zobacz, jak ja weekendami to nie pracuję. Nie? Kurwa. No to nie wiem, wieczorami. O, to nie, to myślałem, że się zoleje. Bo ten się niski podchodzi, nie mówi, ty, Macław dzwonił. I mówi, czy betonu byśmy na sobotę nie ukręcili. Co go pojebało, to się w sobotę nie pracuje. Dobrze, że Macław nie powiedział, ile chce tego betonu. Bo on chciał, kurwa, jedną taczkę betonu. Metr jeden? Czy... No mało jakoś chciał, mówi. A na co on chciał? Co, ale wiesz co ci powiem, tam w tym to mówił, że chyba kręci, on powiedział czekaj. Kurwa, co się ona? Jedna tona betonu, oni to nazywają, jedna ale idzie? Tala, jak to się nazywa, jakoś, że no, oni to na tony liczą. A nie, może coś tak mówił mi, ale zapomniałem. Kurwa, majster i co wychodzi też jeszcze? No kurwa. A może kawałek. Ale jak ciężko idzie, kurwa. Kurwa, kombiner. Coś tam się musiało z tej świecy odjebać, bo to zazwyczaj jest tak, że jak już się ruszy, to na lekko się wykręca. A tu kurwa... Zaruszyło się lekko i coraz ciężej. Nie no, już wyszła w chuj. Teraz trzeba dobre oko i poświecić, co tam kurwa się stało, że tłok się nie podnosi. Dobrą latarkę, kurwa. Ej, kurwa, ktoś to tam zajrzy pierwsze, no kurwa, na oko się lepiej jeba. Dziura w tłoku. A tu będzie tłoka widać przez świecę? No widać przecież i zawory, jak któryś otwarty jest. Albo urwany. No i
co tam majster? Kurwa, tu człowieku jakiś... No, zardzewiały to? Kurwa. Na tym, na uszczelce? No, na dole coś jest. To musisz... Spójrz, Patryk, kurwa. No, zaświeć tu, zobaczysz. Coś się stało, bo na świecy widać, to ta zawór się upierdoli. Nie wiem, majster, masz się tam podświecić. Nie, ale tu jest taki świec, że coś na dole dostała ta świeca. O kurwa, ta świeca to ja pierdolę. No jest to od nowości, po nie chodzi. No masz, majster, światełko. Ej, normalnie jest świeca napisana, tu pisze NGKR. Dawaj, masz światełko. Sekcja zwłok, Jaruś. No widać, że tłok jest na samej górze. No. Ale nie widać, żeby coś tu było urwane. Kurwa. No ty, no tłoka widać całego, ale tak nie widać, żeby był obity. No to chyba się korwa zatarła, no nie wiem, ci powiem. No tak to, no widać tłoka, ale nie widać, żeby coś tu się urwało. Kurwa, chuj wie, co tu się stanęło. No dobra, źle nie będzie. Nie, no chyba się korba zatarła, no bo wiesz co, nie widać, żeby coś było, bo jakby się zawór urwał, to tu by było porysowane wszystko, a widać prawie cały tłok, a nie widać, żeby coś... Pomożesz mi, Michał, go jeszcze później tam spakować do samochodu, jak ja coś? Ja zaraz jadę, chyba że teraz coś. Nie, to chuj ma, co mi pomoże później. Bo zaraz pojedzę na flaszkę. Wkręcę świetnie. Na flaszkę? Sobotnią? Nie, no. Ze szwagrem mamy tam... Co, będziesz wkręcał tu, majster? No wkręcę, żeby tam ten... Ty, no to chyba korba się tylko zatarła. Ale czy to piłków nie ma w ogóle? Dziwne. No nie wiem. No chuj wie, co tu się odjebało. No ja też chuj wie, ci powiem szczerze. Ty, no nie wiem. No dobra, to co, składać go, dziada. Czyli wstępna diagnoza jest, że korba, tak? No kurde, no ale to też dziwne. Nie widziałem, żeby się komuś korba zatarła i żeby opiłków nie było. Nie no, może no, trochę było tych opiłków na tym. Kurwa. No ale to tam to łożysko jest, to jak to się zaciera, to opiłków dużo robi, no i powinno, a tu nawet nie było opiłka złotego, to jak to możliwe, żeby się korba zatarła? No tu może srebrna korba. No to nawet to by srebrne były opiłki, to jeszcze by było więcej, bo to by się przyczepiało. Dobra, najważniejsze, że nie widać, że zawory pourywane. Nic, ujęcia kręcę, kurwa, do filmu. Pełnometrażowy film, kurwa, zrytej ekipy. No do tego teledysku, co jeszcze nie ma nuty nagranej nawet. No coś w tym stylu. Tu w ogóle są. Widzisz, jak go wy ten? O. A on taki telewizyjno twarz ma taką. No ma, niech z Lombardy, kurwa, zajebisty sprzęt. No dobra, nie wiem, czy to coś z tego będzie.